Cześć, Krzysztof Fetter, Megabytes. Jesteśmy na łowisku firmowym. Postaramy Wam się pokazać, jak zmontować prosty zestaw do wywózki, jak wywozimy zestaw i postaramy złowić się jakiegoś tam. Taki podstawowy zestaw, który stosujemy na karpie, tutaj na łowisku, to szypon, tak zwany leadcore, ponieważ mamy dużo roślinności na dnie i żeby zabezpieczyć nasz zestaw przed przetarciem, i do tego już końcowy zestaw z tak zwanym tutaj oczkiem, na który montujemy gumkę zamiast włosa. Gumkę na oczko nadziewamy w taki sposób, że najpierw igłę przedziewamy przez oczko, teraz chwytamy gumkę, przeciągamy, ale nie w całości, i teraz wpychamy igłę do końca i chwytamy drugi koniec gumki, tak żeby po prostu przeciągnąć. O. I ona nam się tutaj ładnie sama zaciśnie i mamy gotowy tutaj tak zwany ten włos na gumce. O. Montujemy teraz zestaw końcowy, 20 mm pelet oraz kulka typu popa. Kulkę przewiercamy wiertełkiem. To samo robimy z peletem. On już tutaj miał dziurkę, więc tylko się upewniamy, że jest drożna. I zaczynamy od tego, co ma się znaleźć na samej górze, czyli kulka pop-up. Następnie montujemy pelet. Łapiemy gumkę, zamykamy. Przeciągamy. Fajne jest właśnie przy użyciu gumki to, że możemy użyć dowolnej wielkości kulek i zawsze zestaw będzie odpowiednio tutaj napięty, nie będzie miał luzu, tak jak w przypadku takiego standardowego włosa na plecionce. Stoperek przeciągamy przez oczko. Wpychamy do środka w kulkę. Delikatnie napinamy i mamy gotowy zestaw. W międzyczasie, czekając na branie, pokażę Wam zgodnie z obietnicą, jak taki zestaw od początku zmontować. W rękach mam leadcore. Tak jak wspomniałem, jest dużo roślinności na dnie, także chcemy osłonić nasz zestaw przed przetarciem i przed ewentualnym zerwaniem. I z czego to się składa? Tutaj mamy krętlik, do którego dowiążemy zaraz żyłkę główną, czyli tak naprawdę zestaw jest bardzo prosty do złożenia. I zaczynamy od tego, że montujemy do tego krętlika, powiedzmy, że to jest nasza żyłka główna. Ja stosuję akurat taki węzeł, który nigdy mnie nie zawiódł. Przeciągamy przez oczko i około 6 razy końcówkę przeplatamy. Przeciągamy przez pierwszą pętelkę tutaj przed jeszcze krętlikiem i przez główną pętlę.
Wszystko delikatnie można poślinić, żeby ta żyłka nam tutaj się, żeby taki świński ogon nam się nie zrobił. Delikatnie zsunąć palcami. Ściągnąć. Proszę zobaczyć, jak jest ładnie ułożona żyłka. Naprawdę bardzo mocny węzeł. Nigdy mnie nie zawiódł. Kolejny etap to przymocowanie tutaj już przyponu końcowego, na który będziemy montować przynętę. Będzie on się znajdował tutaj. To jest taka malutka pętelka. Oczywiście producenci różnie to zakańczają. Ja delikatnie sobie tą pętelkę tutaj igłą poszerzam, tak żeby zaraz można było przełożyć krętlik przez tą pętelkę. Już przełożyliśmy ledkor przez tutaj tą pętelkę ledkora, przez wszystkie elementy przyponu. Zaciągamy, tu nam się pętelka ciąga i w tym momencie mamy już gotowy zestaw. I pozostaje nam tylko zamontować kulki, pelet, co tam chcemy założyć i można wywozić bądź też wyrzucać zestaw.